sponsorem programu są Militaria.pl. Start. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię dzisiejszego naszego gościa, naszą gościni, to zachęcę Państwa do zasubskrybowania naszego kanału. Chcemy, by wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. Dzisiaj moim i Państwa gościem Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przeglądając dzisiejszy artykuł, który się pojawił właśnie na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dotyczących zmian personalnych w Rosji, musiałem Panią zaprosić. Ja Państwa, zanim zacznę zadać pierwsze pytanie, odsyłam właśnie na stronę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. Wczoraj zaszokowała nas wiadomość o zmianie na stanowisku szefa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Panie, no z czego to wynika? To są już zaplanowane jakieś czystki, zmiany kadrowe Putina, które tak naprawdę obserwujemy już od kwietnia, czy jednak konsekwencja czegoś, co musiało nastąpić? Ja myślę, że to ani nie są czystki, ani nie są bardzo radykalne zmiany kadrowe. To znaczy troszkę się zaśmiałam, że tak jak z kotem Schrödingera, czyli w zasadzie to jest przełomowa zmiana i nie jest jednocześnie. Przełomowa jest na pewno dlatego, że Szojgu był ministrem przez 12 lat. Jest w sumie niewiele osób w Federacji Rosyjskiej, w ogóle pewnie na świecie, które pełniły funkcje ministerialne dłużej niż on. Szojgu jest też osobą z bardzo bliskiego otoczenia Władimira Putina i to nie tylko świadczy o tym, że oni tam razem na Syberii na różne polowania się udawali. Szojgu też był ważnym elementem struktury władzy, jakby jako bardzo popularny wcześniej minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych, czyli takie ministerstwo, za które u nas częściowo odpowiada MSWiA, czyli zajmujący się ratownictwem, tak naprawdę głównie nadzoruje straż pożarną i różnego rodzaju instytucje ratownicze. I teraz pamiętamy go z 10 kwietnia przecież na zdjęciach i materiałach. Dokładnie tak, bo to MCS odpowiadało między innymi za kwestię ratowniczą, nie wiem, no nie ewakuacyjne, tak normalnie też tak. Ale wracając do pana pytania, czy jest to przełomowe, czy nie, no to pod tym kątem, że został zdjęty Siergiej Szojgu ze stanowiska ministra obrony, to na pewno jakiś przełom jest. Nie jest to z drugiej strony duży przełom, dlatego że on został przesunięty na szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, która to rada ma całkiem sporo do powiedzenia w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa Rosji. Więc możemy założyć, że Szojgu jednak będzie nadzorował reformę, którą sam zaczął wdrażać w siłach zbrojnych i że będzie kształtował politykę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Natomiast dlaczego jest to zmiana całkiem spora? Po pierwsze, po 12 latach przerwy wraca cywil na stanowisko ministra obrony, bo przed Szojgu był nim Anatolij Sirdiukow, znany skądinąd i od jego nazwiska często się mówi o reformie Sirdiukowa, czyli tej słynnej reformie sił zbrojnych Rosji, która została zainaugurowana w 2009 roku po wojnie w Gruzji. Tyle, że Sierdiukow poległ w cudzysłowie na tym, że nie był w stanie się dogadać z generalicją i że jednak system go trochę wypluł, to znaczy on nie był w stanie się dostosować do pewnych realiów. Tutaj sytuacja białorusowa jest i trudniejsza, i łatwiejsza. Znów dziwne paradoksy wyszło przy tej historii, bo on dla większości pewnie osób, które nazwijmy to są w bańce bezpieczniackiej, nie będzie postacią znaną. Jeżeli się z kolei patrzyło na to, jak funkcjonuje elita władzy w Rosji, to już Białousów jest jak najbardziej znaną postacią, był pierwszym wicepremierem. Warto też podkreślić, że jak premier Miszustin zachorował na COVID, to właśnie Białousów go zastępował, więc znów bardzo bliski krąg otoczenia Władimira Putina. Plus człowiek, który po pierwsze kwestie gospodarcze odziedziczył w genach po ojcu, bo ojciec był również bardzo znanym ekonomistą. Po drugie faktyczny naukowiec, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, bo Białousów obronił habilitację. Zajmował się bardzo dużo kwestiami związanymi z przemysłem, z rolą państwa w unowocześnieniu przemysłu. Bardzo mocno wspierał szefową Banku Centralnego w walce z różnymi perturbacjami, najpierw związanymi z pandemią, później związanymi z sankcjami.
Więc jest to człowiek, który doskonale zna się na przemyśle, zna się na gospodarce. I co jest też bardzo istotne, co się pojawiało w różnych, niekoniecznie oficjalnych tekstach, ale już na Telegramie, w różnych wypowiedziach jak najbardziej, że jest to człowiek, który nawet przez zagraniczne media ma nie tyle łatkę, co w zasadzie jest postrzegany jako osoba nieskorumpowana. Co, umówmy się uczciwie, w rosyjskiej elicie władzy nie jest takie oczywiste i takie częste, raczej bym powiedziała, że należy to do rzadkości. I Białousow jest bardzo lojalny wobec Władimira Putina. I teraz wracając do kontekstu, o to, co pan zapytał na samym początku. No więc tak, Chichot Prigożyna z Zagrobu na pewno, dlatego że po pierwsze to Jewgenij Prigożyn bardzo mocno zwracał uwagę na schematy korupcyjne w armii rosyjskiej. To on bardzo mocno podkreślał kwestię problemów z logistyką, z zaopatrzeniem żołnierza, mówiąc, że w taki sposób nie da się nie tylko wygrać na Ukrainie, ale w ogóle tam prowadzić regularnych działań zbrojnych. Tutaj też warto przypomnieć, że Prigożyn, wbrew często powtarzanej wiadomości, on nie szedł po Putina, on nie szedł po głowę Putina. On szedł po głowę Szojgu i Gierasimowa. I oczywiście tam były spory pomiędzy panami o duże kwestie finansowe, bo to Szojgu wyrzucił firmy Prigożyna z zapewnienia choćby cateringu dla armii rosyjskiej, więc w tle stało oczywiście duże pieniądze, to nie była tylko bezpośrednia animozja, ale jednak Prigożyn miał sporo racji i myślę, że do Putina to trochę dotarło wtedy, kiedy on z tymi Wagnerowcami porozmawiał. No ale nie mógł zmienić Szojgu wtedy, tak? No bo by się okazało, że puczysta rebeliant ma wpływ na realne działania cara de facto, tak? Czyli prezydenta rosyjskiego. Trzeba było odczekać. Później w zasadzie wysłanie Prigożyna niemalże z pompą w zaświaty, bo tam już trudno nie domyśleć się, kto stał za tym zamachem. I tu ja się ciężko zastanawiałam od sierpnia ubiegłego roku, czy to lobby wojskowe częściowo nie poszło o jeden krok za daleko, bo mimo wszystko Putin dał jakieś gwarancje, a one zostały w taki bardzo spektakularny sposób, bym powiedziała, złamane, bo to nie była taka zwykła rzecz, że on się napił herbatki, źle się poczuł i już... To był pokaz siły. Otóż to. I teraz moje pytanie brzmi, czy faktycznie to był pokaz siły również nie przypadkiem wobec Putina. Oczywiście wiem, to brzmi jak teoria spiskowa, ale jeżeli tak było teraz na potrzeby tej rozmowy, no to Putin musiał coś z tym problemem zrobić. To znaczy on, zarządzając tym całym w cudzysłowie bałaganem w elicie władzy rosyjskiej i starając się odgrywać rolę arbitra, no nie może pozwolić na to, żeby jedna grupa, nawet mimo prowadzenia tej specjalnej operacji wojskowej tak zwanej, żeby urosła zbyt mocno. No więc trzeba było coś z nimi zrobić, nie spektakularnie znów wtedy, tylko wykorzystać nadarzającą się okazję, no i ta okazja się nadarzyła. Klasyczna rekonstrukcja rządu po odnowieniu kadencji prezydenckiej, czy zmianie kadencji prezydenckiej, no w przypadku Putina jest to odnowienie. Trochę na kanwie popularności, wysokiego wyniku wyborczego, takiej trochę siły, Putin jednak przystępuje do takiego działania. Warto też zwrócić uwagę na inny element kontekstu. 24 kwietnia został aresztowany wiceminister obrony Timur Iwanow właśnie pod zarzutami korupcyjnymi. Iwanow był postrzegany, w zasadzie chyba był po prostu prawą ręką Siergieja Szojgu. Odpowiadał za duże projekty, między innymi projekty inwestycji budowlanych, które prowadzi Ministerstwo Obrony, a tych nie jest mało, bo w zasadzie zgodnie z rosyjskim prawodawstwem MON musi zapewniać mieszkania dla żołnierzy i oficerów. No plus Iwanow zapewniał też zaopatrzenie dla sił zbrojnych, dla wojsk. Znów tutaj ten chichot Prigożyna słyszymy, no bo w zasadzie można od razu znaleźć tego, który być może odpowiadał za to, że logistyka tak mocno w Rosji na froncie szwankowała. Sądzę, że do Putina mogło dotrzeć, że Szojgu nieco koloryzuje rzeczywistość, to znaczy, że mimo tak dużych nakładów sił i środków na siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, no od wielu miesięcy one w ogóle nie odniosły żadnego sukcesu. Już pomijam, czy Abdiivka, Bachmut można uznawać w ogóle za kategorię jakichś spektakularnych sukcesów, ale w zasadzie ten front zamarł i no nie może się Putin pochwalić żadnym zwycięstwem, nazwijmy to, żadnym przełomem, żadnym czymś, co zmusiłoby
choćby Ukraińców na przykład, żeby usiedli do stołu rozmów, albo że Putin mógłby powiedzieć, że tak, zrealizowaliśmy chociaż jeden z celów tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Stąd myślę, że to było bardzo wiele czynników, które się zebrały i które spowodowały, że taka, a nie inna decyzja została podjęta. W sumie o tyle też miło ze strony Putina, że jednak pozwolił Szojgu, żeby de facto zakończył swoje urzędowanie, odbierając paradę moskiewską. Tylko pani Ano, ja jak dzisiaj czytałem, no nie dalej niż godzinę temu przed naszą rozmową, te pierwsze wypowiedzi nowego ministra obrony Federacji Rosyjskiej, to tak, przede wszystkim w pierwszych słowach osłona socjalna dla żołnierzy, zaopatrzenie, o których pani mówi, ale znowu w zagranicznej w prasie pojawiają się dwa wątki, które są dość często przez dziennikarzy poruszane. Raz, wątek samej gospodarki wojennej, na którą teraz miałaby się Rosja jeszcze bardziej przestawić. A drugi to, zauważyłem to w kilku artykułach, pewna teza, która mówi, że Władimir Putin bierze na siebie nieco więcej, na swoje barki nieco więcej, on jeszcze bardziej będzie odpowiadał za sam przebieg specjalnej operacji wojskowej i oczywiście funkcjonowania Ministerstwa Obrony Narodowej. Tu bym miała troszkę wątpliwości, to znaczy znowu mamy ten dylemat, że i tak i nie, dlatego że zdecydowanie Putin pokazał, że on jest głównodowodzącym. Co do tego nie mamy cienia wątpliwości, on rządzi, on dowodzi i będzie tak ponosił odpowiedzialność za tą specjalną operację wojskową, ale jednocześnie tak naprawdę wysyłając Białousowa, człowieka właśnie nieskorzonego z schematami korupcyjnymi i spoza kliki też, to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, zyskał dodatkową kontrolę nad generalicją. Z kolei też ważnym czynnikiem jest to, że generał Walery Gerasimow został na funkcji szefa sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej, co też pozwala mówić, że no, ta operacja ona będzie realizowana w takim stylu, jaki jest co najmniej dotychczas, a myślę, że nawet właśnie to wysłanie Białousowa, słuchaj, ty masz kontrolować, czy te siły i środki są wydawane tak, jak trzeba, usprawnić przemysł, usprawnić produkcję, zwiększyć, jeżeli ją trzeba, to moim zdaniem pokazuje i to się tak naprawdę spina z tym, co mówił Putin 29 lutego w trakcie orędzia i tak pokrótce powiedział zarówno w trakcie inauguracji, jak i w króciuteńkim przemówieniu na Placu Czerwonym przy okazji Parady Zwycięstwa, że celem tej prezydentury jest jednak realizacja celów specjalnej operacji wojskowej. Czyli Rosja musi zwiększyć jeszcze wysiłek w najbliższym czasie i dopilnować, żeby nie rozchodziło się to wszystko na boki jak dotąd, żeby te cele zrealizować. I sądzę, że Putin też sobie zdaje sprawę z tego, że on nie ma nieograniczonego czasu. Dlatego, że sankcje mimo wszystko działają, choćby w taki sposób, że Rosjanie nie mogą tych pieniędzy, które mają zamrożone, wydać na potrzeby tej tak zwanej specoperacji. Muszą korzystać z funduszu rezerwowego, ale on też nie jest bez dna. I na razie jeszcze nie obciążając zbytnio wydatków socjalnych, nie tnąc ich, nie obciążając aż tak bardzo gospodarki, Rosjanie trochę wykorzystują te rezerwy do tego, żeby prowadzić działania, żeby to się nie odbijało aż tak bardzo na kondycji państwa i społeczeństwa. I za te 3 lata są bardzo, bardzo wiele szacunków o tym mówi, że ta rezerwa się już skończy. Czyli Putin będzie musiał wtedy, jeżeli sobie byśmy wyobrazili, że będzie to wyglądało na froncie, tak jak wygląda mniej więcej teraz, trudne do wyobrażenia, ale na razie na potrzeby tej rozmowy, to się może okazać, że w tym 2027, w połowie kadencji mniej więcej, Putin zacznie mieć problem, na co przeznaczyć pieniądze, na zbrojenia, na armię, czy jednak na wydatki społeczne. I dlatego myślę, że będzie się starał, żeby jak najszybciej na polu walki doszło do przełamania frontu. Pytanie, czy będzie to jeszcze ten rok, czy na przykład początek następnego. No bo z perspektywy Putina pięknie by się też spięło na 80. rocznicę wielkiego zwycięstwa tak zwanego, żeby cokolwiek tym Rosjanom móc pokazać. I sądzę, że właśnie ten Białousów ma wszystko uporządkować, żeby całe ciśnienie, które jest, ono nie rozchodziło się na boki przez różne dziurki, tylko po prostu poszło ten wysiłek wojenny. I oczywiście, że też ma dopilnować, żeby przemysł zbrojeniowy został bardziej wprzęgnięty w gospodarkę, co nie jest dziwne, dlatego że biorąc pod uwagę wyniki za ostatni rok gospodarcze Rosji, widać wyraźnie, że to przemysł zbrojeniowy był głównym siłem napędowym wzrostu rosyjskiego PKB, więc sądzę, że Rosjanie jeszcze bardziej będą chcieli to wykorzystać.
No, tylko panie, no, ja troszeczkę wejdę w słowa sceptyków tego, co się dzieje w Federacji Rosyjskiej, no bo z jednej strony od 2 lat słyszymy o sankcjach, no ale patrząc chociażby na produkcję, nie jest to oczywiście zbyt nowoczesny sprzęt, ale ta produkcja jednak wzrasta, przynajmniej chociaż pocisków manewrujących i bomb lotniczych. Czy tu właśnie nowy minister obrony Federacji Rosyjskiej nie jest powołany do tego, żeby w cudzysłowie powiem trochę przypudrować to wszystko, czyli jednak zbilansować to, żeby Rosjanie jak najmniej odczuli skutki sankcji, które działają bądź nie działają, ale z drugiej strony zwiększyć produkcję jeszcze bardziej przemysłu zbrojeniowego Federacji Rosyjskiej. Nie, no to jest dokładnie to, o czym ja powiedziałam, że jakby niezależnie od sankcji widzimy, że czas się trochę kurczy, więc trzeba ten wysiłek wojenny zintensyfikować, żeby w ramach tych 2-3 najbliższych lat udało się zrealizować te cele, bo później może być spory problem. Też tutaj warto może poruszyć też kwestię choćby zapasów materiałowo-technicznych, które Rosjanie mają, bo oni je też przecież wykorzystują, odnawiając starszego typu czołgi czy starszego typu bojowe wozy piechoty i tam całe mnóstwo innego sprzętu, do tego, żeby wysyłać je na front. No też te magazyny nie są bez dna, one kiedyś się też wyczerpią i sądzę, że chodzi też o to, że jeżeli już modernizujemy nawet to T-55 przysłowiowe, to żeby ono było zmodernizowane w jak najlepiej się da, żeby faktycznie przyniosło jakąś tam korzyść na polu walki. Tutaj się całkowicie zgadzam, że mam wrażenie, że ta dymisja po prostu Szojgu była taka dość mydlania oczu, dość udawania, że wszystko jest okej, trzeba się wreszcie zabrać naprawdę za robotę i trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy te swoje cele na Ukrainie osiągnęli. Panie, no na koniec, co mogą przynieść następne miesiące? Czy my będziemy obserwować, no nie wiem, kolejne jakieś delikatne, no bo patrząc na linię frontu, to nie są jakieś wielkie, spektakularne zwycięstwa, czy jednak będziemy obserwować bardziej modernizację procesów w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej w procesie decyzyjnym? Gdybym miała powiedzieć z racjonalnego punktu widzenia, na miejscu Rosjan skupiłabym się teraz na modernizacji i na szkoleniu rezerw. Jeżeli już to przystąpiła do dużej ofensywy, na przykład na początku przyszłego roku, też wykorzystując zmianę w administracji amerykańskiej, bo nawet jeżeli Joe Biden wygra wybory, to i tak to będzie taki moment przetasowań w amerykańskiej administracji. Wykorzystać to, że być może już nie będzie tak dużego kolejnego pakietu pomocowego ze strony Stanów dla Ukrainy, więc ten pakiet obecny się kiedyś wyczerpie. No, taka jest smutna rzeczywistość. Wykorzystać, że za kolejny rok obrońcy ukraińscy będą jeszcze bardziej zmęczeni niż są dotąd. I gdybym była Rosją i działała racjonalnie, to bym się wstrzymała tego scenariusza, aczkolwiek nie wykluczam, że oni jeszcze spróbują zrobić coś większego w tym roku. Na razie na to nic nie wskazuje. Nie ma znaków, że gromadzą jakieś duże siły i środki. Oczywiście dużo się mówiło o tym, że takim newralgicznym momentem będą okolice szczytu NATO, dlatego że to będzie wpływało też na samą kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, bo jednak Joe Biden z tego szczytu będzie chciał zrobić taki jeden z głównych elementów chwalenia się tego, co Stanom, czy jemu jako prezydentowi się udało osiągnąć w ciągu ostatnich 4 lat. To jest jeden aspekt. I myślę, że na razie co najmniej wojna na wyniszczenie, na razie co najmniej obserwacja tego, co widzimy teraz, czyli ataki na infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim energetyczną, na wszystko to, co po pierwsze uderza bardzo mocno w gospodarkę Ukrainy, pozwala jeszcze jej jakkolwiek zarabiać pieniądze, jak było choćby na przykład z sprzedażą energii elektrycznej. Plus oczywiście uderza w morale ludności cywilnej. To są te 3 rzeczy, które myślę będziemy obserwować. Taka wojna na wyniszczenie z nadzieją na to, że zgromadzimy na tyle duże rezerwy, że w perspektywie kilku, być może kilkunastu miesięcy uda się zebrać ich na tyle dużo, żeby przełamać linię frontu, wykorzystując sprzyjającą koniunkturę polityczną. Ale ja bym jeszcze zwróciła uwagę na jeden aspekt, bo tutaj zmiany nie należy oczekiwać, niezależnie od tego, kto będzie ministrem obrony, czyli działania hybrydowe Rosji w stosunku do państw NATO, czyli wszystko, co jest poniżej progu kinetycznego, jeszcze zwiększenie działań w cyberprzestrzeni. Bardzo dużo się teraz też w prasie zachodniej pisze na temat możliwych aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę krytyczną państw natowskich. No i oczywiście dezinformacja. W naszym przypadku całkiem niedługo będą wybory do Parlamentu Europejskiego, mówię w naszym polskim, ale też Unii Europejskim, że tak to nazwę. W przypadku Stanów Zjednoczonych oczywiście kluczowy moment to są wybory prezydenckie, czyli wojna informacyjna, próba dalszej polaryzacji społecznej.
I tutaj tej zmiany nie będzie, więc znowu wracamy do tego paradygmatu na dzień dobry, czy zmiana jest, czy jej nie ma. To jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zmiany nie będzie. W najgorszym dla nas wypadku, jeżeli Białorusowi się uda w miarę uporządkować te schematy związane z produkcją uzbrojeniową, to może oznaczać, że jeszcze Rosjanie będą w stanie bardziej zintensyfikować swój wysiłek wojskowy. Miało być ostatnie pytanie, ale w trakcie Pani wypowiedzi naszło mnie jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym z Panią poruszyć. Czy my będziemy mogli, będziemy obserwować taką rewolucję także w kadrze oficerskiej tego niższego szczebla? No wiadomo, każdy minister obrony jakichś swoich ulubionych oficerów, generałów ma. Czy tutaj możemy spodziewać się jakichś zmian, czy jednak to pozostanie bez zmian? Ja myślę, że na razie pozostanie bez zmian, bo znów Białorusów nie był z tej części elity rosyjskiej, tak? To znaczy on z tą kliką wojskową, myślę, że nie ma ulubionych generałów czy pułkowników, tak? W dużym uproszczeniu. Pytanie, jak on zostanie zaakceptowany przez tą część mundurową, nazwijmy to, no bo przypadek Sierdiukowa pokazuje, że może się skończyć różnie. No tyle tylko, że trwa wojna i tyle tylko, że ma bardzo silny glejt ze strony Władimira Putina. I to, o czym już wspomnieliśmy, że jednak pozostawienie Gierasimowa na stanowisku szefa sztabu też na razie pokazuje, że chwilowo chyba żadnych zmian rewolucyjnych w kadrach oficerskich dowodzących specoperacją nie będzie. Przyglądamy zatem się temu, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej. Ja Państwa gorąco odsyłam na stronę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie codzienne niemal analizy mogą Państwo przeczytać, zapoznać się z nimi. Link znajdziecie Państwo w opisie tego materiału. A moim i Państwa gościem była Anna Maria Dyner. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Sponsorem programu były Militaria.pl